Here's a very interesting picture. To jest bardzo interesujące zdjęcie. Yeah. This is giraffe. To jest, jak widać, żyrafa. And scientists recently observed this very interesting phenomena. Naukowcy ostatnio zaobserwowali bardzo dziwne zachowanie żyraf. What does giraffe normally eat? Co zwykle spożywają żyrafy? The leaves of the trees. Liście drzew. Giraffe never eats meat. Żyrafy nigdy nie spożywają mięsa. But lately there was a strange phenomenon. Ale ostatnio zaobserwowano taki dziwny fenomen. Scientists finding the giraffe eating, sometimes giraffe eating the bone of this dead animal. Naukowcy odkryli, że czasami żyrafy obgryzają kości martwych zwierząt. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? So scientists were very curious. A więc naukowcy byli bardzo ciekawi. And they anesthetized the giraffe. I uśpili żyrafę. They shot the, you know, that the wstrzyknęli jej zastrzyk. Anesthetics. And giraffe was anesthetized. I ta żyrafa została uśpiona. And then they draw some blood from giraffe. Pobrano jej próbkę krwi. And they did some blood testing. I sprawdzono krew, zbadano. You know what they found out? I wiecie, co odkryto? This giraffe is lacking some phosphorus and calcium. Że w organizmie tej żyrafy występowały niedobory fosforu i wapna. Do you think giraffe knows that he has a problem with the calcium? Czy uważacie, że żyrafa wie o tym, że ona ma niedobory wapna czy fosforu? Giraffe is saying, oh, I think I have a calcium deficiency. Żyrafa sobie myśli, o, myślę, że mam niedobór wapna. All you're laughing, right? Śmiejecie się z tego. Even human being, even we don't know whether you are having. My nawet tego nie wiemy, czy mamy dość wapna, czy nie. Calcium deficiency or not? Czy mamy dostateczną ilość składników odżywczych, mineralnych? We have to go to the doctor and check it. Musimy udać się do lekarza i zrobić sobie badania. So doctors tell you, oh, you have a calcium deficiency. I wtedy lekarz w wyniku badań może wam powiedzieć, że macie niedobór, na przykład wapna. But this giraffe, do you think giraffe has doctors too? Ale czy myślicie, że wśród żyraf są jacyś lekarze? I don't think so. Ja nie uważam, żeby who tak było. Who is giraffe's doctor? Kto jest lekarzem żyraf? Yes, God is. Tak, Bóg jest ich lekarzem. Look at this giraffe here. Popatrzcie na tę żyrafę, tą w tle. He is looking at this guy. Ta żyrafa spogląda sobie na tę drugą żyrafę. Thinking, is he crazy? Myśląc, czy ona jest szalona? How this giraffe can eat calcium? Bones. Jak to możliwe, że ona spożywa teraz kości? I have never yet went to I went to South Africa, but byłem już w południowej Afryce. I never gave giraffe a health seminar yet. Ale nigdy nie prowadziłem wykładów na temat zdrowia żyrafom dla żyraf. I don't think they really know that bones have a calcium in it. Myślę, że one nie wiedzą o tym, że w kościach jest wapno. But they definitely have a calcium deficiency. Ale niewątpliwie w ich organizmach brakuje wapna. And they're eating bones. I spożywają kości. This is definitely not you can call it, you cannot call this the giraffe has the knowledge. W tym wypadku nie możemy powiedzieć, że ta żyrafa postępuje zgodnie ze swoją własną wiedzą. Giraffe does not, we all know that, giraffe does not have the knowledge. Wszyscy wiemy o tym, że żyrafa nie posiada żadnej wiedzy. Then what is this? Więc co to znaczy? What is this? Co to oznacza? How do they know? Skąd one o tym wiedzą? Definitely looking at the bone, eating bone. Spożywają kości. Let me show you the next picture. Następne zdjęcie chciałbym wam teraz pokazać. Look, this is one of the very well-known scientific magazine. To jest jeden z najbardziej znanych naukowych czasopism. Basically for the scientist. Głównie przeznaczony dla naukowców. There's my name here. I subscribe tutaj this znajduje magazine. Się. Moje nazwisko. When I received this magazine, gdy otrzymałem to czasopismo, when I saw this cover, gdy zobaczyłem ten kolor, of course all the scientists were shocked. Oczywiście wszyscy naukowcy byli zaskoczeni.
You know, this red colored letter here, you don't see it very well. Tu jest, są takie czerwone litery, których nie widzimy zbyt wyraźnie. Can you see this here? Widzicie to w tym miejscu? Changing sex in mid-ocean. Zmiana płci w oceanie. They change sex. Zmiana płci. And I was like, you mean fish is changing their sexes? Macie na myśli to, że ryby potrafią zmieniać płeć? So I was so shocked. To był dla mnie, to było coś w rodzaju szoku dla mnie. And scientists were very shocked to see this. Naukowcy też byli zdumieni, widząc coś takiego. I think this was the fish found in Australia. Ta ryba została odkryta w Australii. And they found. I oni odkryli, that this one happened to be male. Że to był samiec. See, all the fishes and other animals, male looks glamorous, right? Yeah. Ryby i w ogóle zwierzęta bardzo często wyglądają w taki piękny sposób. And this male has good color and it's bigger than female. I ten samiec ma takie ładne kolory, jest trochę większy od samicy. Females were usually smaller. Samice są zwykle mniejsze. They don't have this kind of color. I nie posiadają takich kolorów. So normally one male has about 12 females. I zwykle jeden samiec ma jakieś 12 samic. These fishes you can't really see it very much. They're not very common fish. Nie są to zbyt popularne ryby. When this male gets older and dies, i gdy ten samiec starzeje się i ginie, or get captured by fishing, albo na przykład jest schwytany przez wędkarza, or eaten up by a bigger fish, albo spożyty przez większą rybę, then guess what happened? To zgadnijcie, co się wtedy dzieje. One of the female, jedna z samic, among those 12 females, spośród tych 12, become male. Staje się samcem. How do they know how to do it? Jak one wiedzą? Jak te samice wiedzą, w jaki sposób przekształcić się w samca? Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? I don't think, and you don't think, fish knows how to do it. My nie uważamy chyba, że ryby wiedzą, w jaki sposób. You don't think that the giraffe knows there's a calcium in the bone. Nie myślicie chyba, że żyrafy wiedzą, że wapno znajduje się w dużych ilościach w kościach. But how does he eat the bones? Ale skąd ona wie, że ma spożywać kości? How these fishes change their sexes? W jaki sposób te ryby zmieniają płeć? Isn't this interesting? Czy to nie jest bardzo ciekawe? Okay. I'll show you another picture. Pokażę wam za chwilę kolejne zdjęcie, which is very, very interesting. Które jest bardzo interesujące. Okay. This is a squirrel. To jest wiewiórka. A squirrel living in the desert. Wiewiórka ta żyje na pustyni. And this is very venomous, toxic rattlesnake. A to jest bardzo jadowity wąż. This is again on the cover of this Science News magazine. To jest okładka tego samego czasopisma naukowego. So again, Science News here. Wiadomości naukowe. This is issued in October 99. Wydanie z października 99 roku. Do you know when scientists were studying about some ecosystem in the desert? Gdy naukowcy badali ekosystem pustynny. So scientists stay and have a tent in the middle of the desert. Naukowcy przebywali tam jakiś czas. Przebywali w namiocie. And sometimes they stay even 6 months. Czasami zostawali tam przez 6 miesięcy. To get to know every single animals. Aby dowiedzieć się wszystkiego na temat poszczególnych zwierząt. And this rattlesnake, i ten wąż, they love to eat these squirrels. On uwielbia spożywać właśnie wiewiórki. So whenever these squirrels encounter with the rattlesnake, they run away. I kiedykolwiek dochodzi do takiego spotkania, ta wiewiórka natychmiast ucieka stamtąd. So scientists observed that this very squirrel met this very snake 5 days ago. Naukowcy zaobserwowali, że kiedy ta wiewiórka
5 dni wcześniej zetknęła się z takim wężem. And they saw this squirrel was running away. I zauważyli, jak ta wiewiórka ucieka. That was 5 days ago. To było 5 dni temu. But today, ale dzisiaj it's different story. To zupełnie inaczej wygląda. Different story. And this wszystko się squirrel zmieniło. Did not run away. I teraz ta wiewiórka już nie ucieka przed tym wężem. And so this snake bit this, bitten this, squirrel. I ten wąż potrafił kąsić taką wiewiórkę. And guess what? I zgadnijcie, co się dzieje. Normally squirrel, as soon as they're bitten by this snake, ta wiewiórka nie ucieka. They're dead instantly. To jest bardzo ciekawe. But this squirrel did not die. Ale ta wiewiórka jednocześnie nie ginie w wyniku tego ukąszenia. And instead this squirrel is charging against the snake. Ale zamiast tego ta wiewiórka próbuje walczyć z tym wężem. And then snake decides to run away from I wtedy squirrel. Wąż ucieka przed tą wiewiórką. Why? Dlaczego? Very interesting things are happening. Bardzo interesujące rzeczy dzieją się And w przyrodzie. Scientists are finding these very exciting things. Naukowcy odkrywają wiele takich bardzo ekscytujących fenomenów w świecie przyrody. How do they do that? Jak to się dzieje, że dochodzi do czegoś takiego? We all know that they do not have knowledge or ability to change themselves like this. My wszyscy wiemy, że te zwierzęta nie posiadają żadnej wiedzy albo zdolności do tego, by dochodziło do takich zmian. Let us be a little bit more scientific here. Zostawmy teraz na chwilę naukę. The reason why what is the reason this squirrel is not being killed instantly by the venom? Dlaczego ta wiewiórka nie została natychmiast zabita przez jad? Anybody? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Because this squirrel is now producing Dlatego, że ta wiewiórka teraz wytwarza the special new substance. Taką specjalną, nową substancję, which can neutralize która jest w stanie zneutralizować the venom of the snake. Jad węża. How does it do that? Jak ona potrafi tego dokonać? Does it know how to do so? Czy ona wie, w jaki sposób wytworzyć taką substancję? But how come he didn't do it 5 days ago? Ale jak to się dzieje, że ona 5 dni wcześniej już tego dokonała? He does it today. I robi to ponownie. We are going to learn about this kind of fascinating things. Nauczymy się jeszcze więcej na temat tego typu fascynujących. And in turn we'll come to know ourselves much better. I przez to sami będziemy mogli poznać siebie lepiej. Let's go back to the giraffe now. Wróćmy jeszcze do żyrafy na chwilę. This kind of phenomena is not by the giraffe's own knowledge and ability. Tego typu zjawiska zachodzą nie w wyniku wiedzy, którą posiadałaby, miałaby posiadać taka żyrafa, czy jej zdolności. And yet giraffe developed some kind of interesting appetite. Ale pomimo tego w organizmie żyrafy pojawia się taki, wytwarzany jest taki szczególny apetyt, chęć na spożywanie wapni. To eat the bones. Aby spożywać kości. Yesterday, wczoraj, when giraffe looked at the bones, gdy żyrafa spoglądała na taką kość, he didn't have any appetite for the bones. Nie miał ochoty na spożycie takiej kości. Today, giraffe looked at the bone. Ale dzisiaj ta sama żyrafa patrzy na kość. Giraffe felt like eating. I odczuwa chęć na spożycie jej. Do you know how this happens? I wiecie, na jakiej zasadzie dochodzi do tego? Scientists recently found out the interesting gene in our brain cells. Ostatnio naukowcy odkryli taki bardzo interesujący gen, który znajduje się w mózgu. In the brain cell, w komórkach mózgowych there are many different kind of genes. Znajduje się bardzo bardzo duża różnorodność genów. This morning we learned about endorphin and Dzisiaj melatonin. Rano mówiliśmy na temat endorfiny i melatoniny. But this afternoon I'll tell you one more. Ale teraz chciałbym wymienić jeszcze jeden. There is a hormone called neuropeptide Y. Jest taki hormon, który nazywa się neuropeptydem. Why? Szerokim neuropeptydem? Why? Wide? No. Y is just the capital. Aha, Y. Neuropeptydem Y. Yeah. Neuropeptide Y. Neuropeptyd Y. When this is produced, gdy jest on wytwarzany, again this is produced by the gene. To również w tym przypadku wytwarzany jest on przez gen.
Gen został w torbie. I have one more genes. Mam ten gen ponownie. So there is neuropeptide Y gene in the brain cell. Więc powiedzmy, że to jest ten gen neuropeptydowy, gen Y. Okay. And this morning we learned that this gene respond to what? Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się, że ten gen reaguje na co? Na love. That's why gene respond to the gen love, right? Reaguje na miłość. We talked about mother rats licking baby rats, right? Mówiliśmy o tym, jak samice szczura lizały swoje małe. Even rats. Nawet szczury. Does not just grow live by the food again alone. Nawet szczury nie mogą wzrastać prawidłowo w wyniku spożywania samej żywności. Even baby rats need the love of mother rat. Nawet małe szczury potrzebują miłości swojej matki. But you human being. Ale my ludzie. That's why Jesus says what? To dlatego Jezus powiedział co takiego? Man shall not live by bread again, bread alone. Nie tylko chlebem żyć będzie człowiek. We need the love of God. My potrzebujemy miłości Bożej. Because love of God activate our genes. Dlatego, że to miłość Boża uaktywnia nasze geny. So, this neuropeptide Y, when it is produced, ten gen neuropeptydowy Y, then you develop kind of urge to eat. Gdy jest pobudzony, wtedy pojawia się jakiś apetyt, chęć na spożycie czegoś. So when God when giraffe look at the bone, i wtedy, gdy żyrafa patrzy na taką kość, and God activate. Bóg uaktywnia wtedy ten gen. Ten gen neuropeptydowy. Then giraffe says, wow, i żyrafa mówi sobie, this bone looks tasty. Ta kość wygląda smacznie. And giraffe says, I don't understand why. I żyrafa mówi, nie rozumiem nic z tego. He doesn't even understand himself. I ona z pewnością tego nie rozumie. And you know what? It's because co? Giraffe need calcium. Jest tak dlatego, że żyrafa potrzebuje wapna. It is only God knows this giraffe need more calcium. To tylko Bóg wie o tym, że żyrafa potrzebuje więcej wapna. No other giraffe, the mother giraffe and daddy giraffe does not know this giraffe need more calcium. Ani mamusia żyrafa, ani tatuś żyrafa nie są w stanie powiedzieć o tym, że ona potrzebuje, wiedzieć o tym, że they potrzebuje wapna. They have no knowledge. Nie posiadają żadnej wiedzy. Yet they're eating. Ale jednak ta żyrafa spożywa eating tę kość. Eating the bones. Spożywa kości. Why? Dlaczego? Because the genes, neuropeptide Y genes were activated. Dlatego, że ten neuropeptydowy gen Y został pobudzony. Who does that? Kto tego dokonał? Does giraffe knows that he has neuropeptide gene? Czy żyrafa wie o tym, że posiada taki gen? You don't think so, right? Na pewno nie. See? It is God made this gene. To Bóg, który stworzył ten gen. And it is God is the one who activate this gene. I Bóg uaktywnia ten sam gen. So God can give us new appetite. To Bóg może wytworzyć w nas taki nowy apetyt. God can control the appetite. Bóg też może kontrolować ten apetyt. You know, appetite is not belong to you. Ten apetyt nie jest czymś, co należy do was. If you let God change your appetite, jeśli pozwolicie, aby Bóg zmienił wasz apetyt, he'll be happy to do so. Wtedy będziecie bardzo szczęśliwi. But we usually refuse. Ale my zwykle nie pozwalamy mu na to. We say, I don't like carrots. Mówimy, ja nie lubię marchewki. Even though we need the carrots. Pomimo tego, że potrzebujemy say, marchewki. I hate carrots. Ale mówimy, ja nienawidzę tych marchewek. And we have this all artificial appetite. I wytwarzamy w sobie taki sztuczny apetyt. Appetite which is formed by our surrounding influential people. Apetyt, który został wytworzony, uformowany przez nasze środowisko, nasze otoczenie. We do not have appetite like a giraffe has. Nie posiadamy takiego apetytu, jaki posiada żyrafa. You know what is being Seventh-day Adventist means? Wiecie, co to oznacza być adwentystą Dnia Siódmego? Allowing God to change my appetite. Jest to równoznaczne z zezwoleniem Bogu na zmianę mojego apetytu. Even in eating and drinking, nawet w piciu i jedzeniu. We can do so according to the will of God. Możemy postępować według słowa Bożego. That's what is happening in the nature. I coś takiego ma miejsce w przyrodzie.
So that's why these giraffes and birds and fishes, they do not have to study the nutrition. I to dlatego te żyrafy, ptaki i inne zwierzęta nie muszą studiować czegoś takiego jak dietetyka. God knows everything. Bóg wszystko wie. God is giving them the knowledge. Bóg udziela im odpowiedniej wiedzy. What do you call this? Jak nazwiecie coś takiego? When God is giving them the knowledge, gdy Bóg udziela im wiedzy, we don't call that knowledge. Nie określamy tego mianem what do we wiedzy. Call that? Jak zwykle mówi się o tym? Wisdom, that's right. We'll talk about instinct tomorrow, okay? Powiemy jeszcze o instynkcie. And instinct is one thing very, very interesting. Instynkt jest czymś niezwykle interesującym. So this is not the giraffe's knowledge. Tak więc to nie ma związku z wiedzą żyrafy. This is the wisdom came from God. To jest mądrość, która pochodzi od Boga. So giraffe has no knowledge whatsoever. Żyrafa nie posiada żadnej własnej wiedzy. But giraffe can have lots of wisdom. Ale robi wrażenie istoty, która posiada dużą wiedzę. On the contrary, w przeciwieństwie, we human being has lots of what? My ludzie posiadamy dużo czego? Knowledge. Dużo wiedzy. But we are very poor in wisdom. Ale mamy bardzo mało mądrości. There are so many people teach you. Jest tak wielu ludzi, którzy uczą was. The knowledge they have. Dzielą się z wami swoją wiedzą. Eat this. Jedz to. Don't eat that. Nie jedz tego. Eat this way. Jedz w taki sposób. Don't eat that way. A nie spożywaj tego w ten There's sposób. So many rules in eating. Jest tak wiele różnych zasad, reguł związanych z odżywianiem się. Some of you are so tired of it. Niektórzy z was już są pewnie tym Some zmęczeni. Forget it. Mówicie, zapomnij o tym. You know. What is best way of eating? Jaki jest najlepszy sposób odżywiania się? Eating like giraffe. Odżywianie się w taki sam sposób jak ta żyrafa. See, giraffe always listen to God. Żyrafa zawsze słucha Boga. Even though giraffe never tasted bone before. Pomimo tego, że żyrafa nigdy wcześniej nie próbowała kości. When God speak to giraffe, to kiedy Bóg przemówił do żyrafy, eat the bone, spożyj kość. This giraffe will never say. To ta żyrafa nigdy nie powie. Will never say what? Czego nie powie? Giraffe will never say, no God, I'm a vegetarian. Don't you know that? Żyrafa nigdy nie powie, nie Boże, ja jestem wegetarianką. Nie wiesz o tym? We human being, my ludzie, has no freedom. Nie posiadamy takiej wolności. We confine ourselves in certain rules. My ograniczamy siebie pewnymi zasadami. The certain rules are more important than God's voice. Dla nas te zasady są ważniejsze niż Boży głos. Why? Dlaczego? Because people are not close enough to the God to be able to hear the voice of God. Dlatego, że my ludzie nie jesteśmy dość blisko Boga, aby słyszeć Jego głos. So that's why they want to feel secure with the laws and the regulations. To dlatego czuję się czasami bardziej bezpiecznie, gdy obwarowujemy się różnymi zasadami i prawami. So that's why they say. To dlatego mówimy. This is the rule. To jest zasada. I'm following this. Ja muszę postępować zgodnie z tą zasadą. You know that we call legalism. Coś takiego nazywamy legalizmem. They are right. Oni mają rację. But that's the fact. Ale to też jest tylko fakt. In fact, they're right. Jeśli chodzi o fakt, mają rację. But in truth, ale w odniesieniu do prawdy, they are wrong. Błądzą. Now you know the difference between the fact and truth. Teraz widzicie już, jaka jest różnica pomiędzy faktem i prawdą. What was difference between the fact and truth? Jaka była różnica między faktem i prawdą? We did this morning. Mówiliśmy dzisiaj o tym. Right? Let me tell you the difference again. This is very important. I have to come back to this difference between truth and fact again and again. Muszę wrócić do tego zagadnienia i będę do tego wracał, dlatego że to jest bardzo ważne. I used to live in Los Angeles. Mieszkałem kiedyś w Los Angeles. One time my friend came from Korea. Któregoś razu mój przyjaciel przyjechał do mnie z Korei. And he want me to take him to Las Vegas. I chciał, żebym udał się z nim do Las Vegas. I'm not interested in gambling, you know. Ale ja nie byłem zainteresowany hazardem. I'm more interested in beautiful nature. Bardziej byłem zainteresowany pięknem przyrody. By the way, ale I found out this is very beautiful place. Zauważyłem, że to było naprawdę piękne miejsce. This morning after my lecture, tego ranka po moim wykładzie,
I walked for about 1 hour lakeside. Maszerowałem sobie, spacerowałem przez około pół godziny wzdłuż jeziora. Beautiful walk. Odbyłem piękny spacer. Birds singing. Ptaki śpiewały. Lake this side. Jezioro z tej strony. Forest. Las. And I've been picking raspberries. I zbierałem sobie poziomki. But you know, I was so surprised. Ale wiecie, że byłem bardzo zdziwiony. Nobody is doing exercise. Nikt nie wykonywał ćwiczeń fizycznych. Did you decide not to do any exercise? Czy wy zdecydowaliście nie ćwiczyć w ogóle? I haven't seen anyone. Nikogo tutaj nie widziałem, żeby maszerował albo przynajmniej spacerował. Niektórzy ludzie czasami w coś grają. But nobody was walking. Ale nikt nie spacerował. Boy, this was... I was so shocked. To był dla mnie szok. You know how walking is important? Czy wiecie, jak ważne jest spacerowanie? We'll get into that area in the coming seminars. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Because this, and I went out to the other side. Dlatego, że gdy poszedłem na tę drugą stronę, there's a beautiful meadow, you know. Tam jest naprawdę pięknie. Last night after my lecture, wczoraj wieczorem po moim wykładzie I went out wyszedłem with the two little girls, z dwiema małymi dziewczynkami. Sandra and Ada, and we went out and we ran. Wyszliśmy i próbowaliśmy biegać. Like an airplane, you know. Jak samoloty. Nobody was doing exercise. Nikt nie ćwiczy. Is exercise very unpopular in Poland? Czy w Polsce to jest niepopularne? That's interesting. To ciekawe. That's why Korea was able to beat Poland. To dlatego Korea wygrała z Polską w pierwszym meczu. Now I found what the reason was. Teraz już wiem, dlaczego tak było. Yeah, Poland team was bigger and stronger. Przecież Polska jest większym, silniejszym krajem. But it was a lack of exercise, I guess. Ale widzę, że brak ćwiczeń fizycznych to spowodował. Yeah. Exercise is very important. Ćwiczenia są bardzo ważne. I think during this camp meeting. Myślę, że podczas naszych spotkań. It is a shame that when you have such a beautiful trails around. Czy to nie wstyd, że mając tak piękne środowisko, air. Tyle czystego powietrza, it's not hot. Nie jest zbyt gorąco, it's a perfect weather to do the jogging and walking. Doskonała pogoda do tego, by biegać czy spacerować. What are you doing in the tent? Co robicie w tych swoich namiotach? Exercise this? Ćwiczycie ustami? We exercise in the morning. Sleep. Bardzo okay. Dobrze. Good. Yeah. Please do some exercise. Proszę, yeah. Ćwiczcie. And Las Vegas. Hmm? Las Vegas. Las Vegas. Yeah. So you know in California. Tak więc w Kalifornii. There's a beautiful national park called Yosemite. Jest taki piękny park narodowy Yosemite. And he doesn't know what Yosemite was, you know. Ale ten człowiek nie wiedział, jak ten park wygląda. So I said to him. Więc powiedziałem mu. You know, Yosemite is better than Las Vegas. Yosemite to coś znacznie lepszego niż Las Vegas. He said, oh yeah. Więc on powiedział, naprawdę? So let's go to Yosemite. No to pojedźmy tam. So we drove. Więc pojechaliśmy. It took 7 hours from Los Angeles. 7 godzin jechaliśmy tam z Los Angeles. And finally we got into the Yosemite National Park. Ale w końcu dotarliśmy do tego parku narodowego. And there is a beautiful waterfall. I tam znajdował się taki piękny wodospad. And I love that waterfall. I ja uwielbiałem patrzeć na and ten wodospad. Wow, i powiedziałem, wow, popatrz na to. And this, my friend, i ten mój przyjaciel is not looking at waterfall. W ogóle na to nie patrzył. He took out cigarette. Wziął sobie papierosa and I see smoke. I zaczął sobie palić. And I said, wow. A ja powiedziałem, wow. Isn't this beautiful? Czy to nie jest piękne? My endorphin gene was... Mój gen wytwarzający endorfinę był bardzo pobudzony. Why? Dlaczego? Why my endorphin gene was activated? Dlaczego ten gen był uaktywniony? You know what it is? Wiecie, co było powodem? Our gene respond to the beauty. Nasze geny reagują na piękno. If our gene respond to the love, jeśli nasze geny reagują na miłość, our gene must respond to the beauty. To muszą też reagować na piękno. Why? Dlaczego? Because love is beautiful, you know? Dlatego, że miłość jest piękna. Yeah.
Because love is beautiful. Miłość jest piękna. And if Jean respond to the love, a jeśli gen reaguje na miłość, Jean must respond to the beauty. To musi również reagować na piękno. See, that's why when you're looking at the beautiful woman, gdy spoglądacie na piękną kobietę, we say, wow. Mówicie wow. Yeah. And then endorphin gene. A gen wtedy się uaktywnia. Even though we are not in love. Nawet jeśli nie jesteście zakochani. The beauty alone is powerful enough to activate the genes. To samo piękno powoduje, że gen jest uaktywniony. And so my endorphin gene was activated. I dlatego mój gen wytwarzający endorfinę był uaktywniony. And he was looking at his watch. A ten człowiek patrzył tylko na zegarek. He says, i powiedział: okay, let's go. Dobrze, to już może pójdziemy. I said, where? Gdzie? Powiedziałem. Well, this is Yosemite. To przecież tutaj jest ten park. He said, let's ale on go. Powiedział, no chodźmy już. I said, where? Gdzie? Zapytałem. To gambling place. No, pograć sobie. He thought Yosemite has a gambling place. On myślał, że ten park to jest miejsce, gdzie można sobie pograć. And I said, there's no gambling place here. Tutaj nie ma żadnego hazardu ani takiego we miejsca. Came for this. My możemy tutaj sobie popatrzeć. He was very na to. Angry. I on był bardzo zdenerwowany. I had endorphin. Ja miałem wysoki poziom endorfiny. And he has adrenaline. A on miał adrenaliny bardzo dużo. Guess why? I zgadnijcie dlaczego. You know what he said to me? Wiecie, co on mi powiedział? Did we drive for 7 hours to see this? Czy my jechaliśmy 7 godzin, żeby zobaczyć coś takiego? I said, isn't this beautiful? Powiedziałem, czy to nie jest wspaniałe? Do you know what he said? I wiecie, co on powiedział? This is only water pouring down from the rock. Przecież to tylko woda, która spada ze skały na dół. Fact. To jest fakt. What he said was fact. To, co powiedział, było faktem. It is not lie. To nie było kłamstwo. It is fact. To był fakt. But it is lacking the beauty. Ale brakowało w tym miłości. When you know the law of God, gdy wy znacie prawo Boże, when you only know the factual law, gdy znacie tylko prawo oparte na faktach, without knowing the beauty of the God's character in the law, jeśli nie dostrzegacie piękna Bożego charakteru w tym prawie, then you are legalist. To wtedy jesteście legalistami. Then you will be very harsh. I będziecie bardzo ostro postępować then w stosunku do innych. Będziecie krytykować inne osoby. Using the law of God, wykorzystując Boże prawo. Without knowing this law is beautiful. Jeśli nie będziecie wiedzieć, że to prawo jest piękne. Without knowing this law is very, very loving. Jeśli nie będziecie widzieć miłości w tym prawie. You know? So I said, don't you see this is beautiful? Tak więc powiedziałem, czy ty nie widzisz tego piękna? He said, let's go to Las Vegas. A on powiedział, jedźmy już do tego Las Vegas. When you see one waterfall, gdy widzicie jeden wodospad, you saw every other waterfall. To widzicie wszystkie inne. This is just water pouring down the rock. To tylko przecież woda spadająca ze skały. I could not say anything. Nie mogłem już nic więcej powiedzieć. You know, when you look at the Genesis chapter 9, gdy czytamy 9 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, there is a strange story which I could never figure out. To znajduje się tam dziwna historia, której nie mogłem zrozumieć. After the flood, po potopie, Noe had a vineyard. Miał, zasadził winnicę. Yeah. And he had a good crop. I miał dobre zbiory. And he made what? I zrobił z tego co takiego? He made wine. Wino. And he drank wine. I napił się wina. And he got drunk. I upił się. And then what else he did? I co następnie się stało? He took off his clothes. Rozebrał się. Including what? Włącznie z czym? His pants. Z bielizną. He was naked. Był całkowicie nagi. And then he fell asleep. I zasnął sobie tak. You know that Noah drunk and falling in sleep. Wiecie, że Noe upił się i zasnął and naked. I był nagi. I think Noah was in the stress. Myślę, że Noe przeżywał jakiś stres. Can you understand why Noah was under stress? Czy rozumiecie, dlaczego Noe znajdował się pod wpływem stresu? I could understand Noah's feeling, you know? Ja mogę zrozumieć jego uczucia. I could be very depressed. Ja też mógłbym if być I was in Noah's pod wpływem depresji, gdybym znajdował się w butach Noego. Why? Dlaczego?
You know how long Noah worked so hard? Czy pamiętacie, jak długo Noe pracował? 120 years. 120 lat. And he wanted to bring some people into the ark. I bardzo chciał, żeby jacyś ludzie weszli do arki. But no one else came in. Ale nikt nie chciał wejść. Only people is his family. Jedynie jego rodzina chciała wejść do arki. I think he felt such a failure, you know? Więc on bardzo bolał z tego powodu. And you know, he was the preacher. I on był kaznodzieją. When preacher do not have anybody to preach, a gdy kaznodzieja nie ma nikogo, kto chciałby go słuchać, it's depressing, you know? To dopiero jest depresja. And I could understand how Noah felt. I ja mogę go zrozumieć. So, Noah, drunk. Więc Noe napił się. Then his son Ham. I wtedy jego syn Ham, the father of Canaan, ojciec Kanana, Ham saw his father. Zobaczył swojego ojca. Wow. My father is naked. Mój ojciec jest nagi. Then he went out. Wtedy wyszedł. He spoke to the two other brothers. I powiedział o tym swoim dwóm braciom. This is awful. To coś strasznego. Our father is drunk and naked. Nasz ojciec jest pijany i rozebrany. And Shem and Japheth. A wtedy Jafet i Sem. Did they believe him? Czy oni mu uwierzyli? Yes, they did believe. Uwierzyli. Yeah, they did believe him. So they knew that the father is drunk and naked. Wiedzieli już o tym, że ich ojciec jest pijany i nagi. They took the garment. Wzięli więc odzienie. And they walked backward. I podeszli do niego tyłem. And they covered nakedness. I zakryli jego nagość. Noah woke up. Noe potem się obudził. And he found out what happened. I dowiedział się, co się stało. And Noah said something strange, which I couldn't understand. I Noe powiedział coś dziwnego, czego nie mogłem zrozumieć. Genesis chapter 9. Otwórzmy 9 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. But today we'll have some understanding. To było zawsze dość trudne do zrozumienia dla mnie, ale dzisiaj wyjaśnimy to sobie. 9 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 24 wiersz. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, i 25 wiersz, rzekł, niech będzie przeklęty Kanan, niech będzie najniższym sługą braci swoich. Czy to nie dziwne? Can you understand this? Czy możecie to zrozumieć? Who made mistake? Kto popełnił błąd? Yeah, he made mistake. Przecież on sam popełnił błąd. Who should be cursed? Kto powinien być przeklęty? He himself. On sam. Why Ham? A dlaczego Hama przeklął? I could not understand this. Nie mogłem tego zrozumieć. He was the one who was drunk and naked. Przecież to on się upił i był nagi. Why he blames his son? Dlaczego więc obwinił tutaj swojego syna? Can you understand this? Czy możecie to zrozumieć? This was very unpleasant story to me in the Bible. To była bardzo taka niewygodna dla mnie historia znajdująca się w Biblii. I did not know what to learn from this story. Nie wiedziałem, czego ja właściwie mam się nauczyć z tej historii. And also at the same time I could not take this story. A w tym samym czasie nie mogłem zaakceptować tego. Why? Dlaczego? Because this is scary. Dlatego, że to powodowało, że zaczynałem się bać. Even though my father made mistake. Jeśli mój ojciec zrobi jakiś błąd, if I talk about father's mistake, gdy ja rozmawiam o błędzie mojego ojca, I'll be punished? To ja mam być ukarany? Is this what the Bible is trying to teach me? Czy to Biblia czegoś takiego naucza? Wow, I don't like that. Nie podoba mi się to. And I could not digest this. I nie mogłem tego strawić. Finally I can understand this. Ale w końcu zacząłem to pojmować. You know, when Noah woke up, gdy Noe się obudził, he found out. Odkrył, wow, he made mistake. Że to on popełnił błąd. But ale his second son Ham, ten drugi syn Ham, came and saw. Przyszedł do niego i zobaczył go. And then talked to the two brothers. Następnie poszedł i powiedział o tym and swoim two brothers braciom. Came with a garment. I ci dwaj bracia przyszli do ojca tyłem, przynosząc odzienie, and covered him. I przykryli jego nagość. What is the difference? Na czym polega różnica? Between the Shem and Japheth and Ham. Pomiędzy Semem i Jafetem a Hamem.
You know, Sam and Shem and Japhet did not want to see father's nakedness. Sam i Jafet nie chcieli widzieć nagości swojego ojca. Ham saw father's nakedness. Ham przyszedł i zobaczył sobie nagość ojca. What's the difference? To jest różnica? Why Shem and Japhet? Shem and Japhet knew that their father is naked and drunk. Sem i Jafet wiedzieli o tym, że ich ojciec jest pijany i nagi. They knew it. Wiedzieli o tym. But they did not want to see it. Ale nie chcieli tego widzieć. Why not? Dlaczego nie? They loved him. Tak, kochali go. You know, when you love someone, a jeśli wy kogoś kochacie, you do not want to see their mistake. Nie chcecie widzieć ich błędów. Instead, when you know they have the mistake, they have problem. Wiedząc o tym, że taka osoba ma jakiś problem, what błądzi, would you do to your loved one? Co wtedy zrobilibyście w stosunku do swojej ukochanej osoby? If you find in your wife there's a problem. Jeśli zauważacie, że wasza żona ma problem. You can see, this is problem with my wife. Zauważacie wtedy, mówiąc, o, moja żona ma jakiś problem. Would you be Shem or czy Ham? Zachowujecie się wtedy jak Ham, czy jak Sem? If you're Ham, jeśli zachowujecie się jak Ham, you'll say this. To wtedy mówicie tak. Honey, you know what? Kochanie, wiesz co? This is your problem. To jest twój problem. You know, you made this mistake many times. Ty cały czas robisz to tak samo. Then you'll go to the party. I wtedy you'll talk about your wife's mistake, wtedy problem to other friends. Udajecie się do jakiegoś przyjaciela i rozmawiacie o błędach swojej żony. Do you think that couple gonna be happy? Czy myślicie, że taka para będzie szczęśliwa? When you love your wife. Jeśli kochacie natomiast swoją whenever żonę, the problem arises on the surface, to kiedykolwiek pojawia się jakiś problem, you're what? To you're not going to see the problem. To wtedy nie chcecie widzieć tego problemu. Instead, what? Ale zamiast tego, jak się zachowujecie? You're going to cover. Chcecie zakryć ten problem. That's the best way to correct wife's mistake. To jest najlepszy sposób na naprawianie błędów żony. This is God's way. I to jest Boży sposób. See? This is the truth. To jest prawda. See, what Ham said was the fact. To, co powiedział Ham, było faktem. But what Shem did was what? Ale to, co zrobił Sem, było czym? Truth. Było prawdą. Shem knows the truth. Sem znał prawdę. Ham did not know the truth. Ham nie znał prawdy. Ham only knew the fact. Ham tylko poznał fakt. See, person like a Ham is osoba dangerous person. Ham jest bardzo niebezpieczna. When Ham studies the Bible, gdy Ham studiuje Biblię, he will only see the fact in the Bible. On tylko widzi w Biblii fakty. See, this is what the problem is with the health messages. I podobnie problemy pojawiają się na tej samej płaszczyźnie w odniesieniu do poselstwa zdrowia. People think our health message is vegetarianism. Ludzie myślą, że poselstwo zdrowia to wegetarianizm. People think this is part of our religion. Myślą, że to jakaś część naszej religii. This is not religion. To nie jest religia. And it is what? It is not the rule to eat. To nie zasada kieruje nami podczas spożywania posiłków. Our body is a temple of God. Nasze ciało jest świątynią Boga. See, after the prophecy of 2300 days. Jeśli patrzymy na proroctwo 2300 dni, which was on year 1844. Data tego proroctwa kończy się w 1844 roku. After the 2300 days, what's happening in the heavenly temple? To co rozpoczęło się w niebiańskiej świątyni w okresie, w wyniku zakończenia tej proroczej daty? Cleansing of the temple, that's right. Oczyszczenie świątyni. Jesus, the high priest, is cleansing the temple. Jezus, najwyższy kapłan, rozpoczął oczyszczanie niebiańskiej świątyni. When cleansing of the heavenly temple began, i gdy ten proces się rozpoczął, God sent his health message to the people. Bóg posłał swojemu ludowi poselstwo zdrowia, to clean our earthly temple. Aby oczyścić nasze ziemskie świątynie. Are you responding to the cleansing message? Czy wy reagujecie na to poselstwo oczyszczania waszej świątyni? And so it is very important to understand a health message. Tak więc jest niezwykle ważne, aby właściwie zrozumieć to poselstwo zdrowia. Not in fact.
Nie jedynie opierając się na faktach, ale na prawdzie. So some people says, tak więc niektórzy ludzie mówią, you must be vegetarian. Musisz być wegetarianinem. You should never eat meat. Nie wolno ci jeść mięsa. Can you teach that to the giraffe? Czy możecie czegoś takiego uczyć żyrafę? You know. And of course, being vegetarian is much healthier. Oczywiście, jeśli ktoś jest wegetarianinem, to powinien być zdrowszym człowiekiem. For the giraffe, ale w przypadku żyrafy, eating leaves and the grasses are much healthier for giraffe. W przypadku żyrafy spożywanie liści czy trawy również ma pozytywny wpływ na jej zdrowie. But recently, ale ostatnio, you know, because of air pollution. Z powodu zanieczyszczenia środowiska. You know, air pollution, the air is so polluted in the European countries, in Italy, France, Germany. W europejskich krajach takich jak Francja, Włochy, Niemcy powietrze jest tak skażone. And all this polluted air is going down to South Africa, crossing the Mediterranean Sea. Że to powietrze dociera nawet do Afryki. So in Africa there's a acid rain. Tak więc w Afryce ciągle spadają tak zwane kwaśne deszcze. The rainwater being so acidic. I woda jest w tej chwili bardzo kwaśna. It is leaching calcium from the soil. Że ziemia traci duże ilości wapnia. And that's why the trees of the leaves a giraffe eats does not have a sufficient amount of calcium. I z tego powodu liście, które spożywane były przez żyrafy, nie zawierają dostatecznych ilości wapnia. So that's why some giraffes are calcium deficient. To dlatego te żyrafy mają właśnie niedobór wapna. I Bóg to wie. See, God knows that. Bóg to wie. So God is speaking to giraffe. Więc Bóg przemawia do żyrafy. Eat some bones. Zjedz trochę kości. And giraffe obeys. I żyrafa jest posłuszna. See, this is the obedience. Na tym polega posłuszeństwo. Then some people ask me this question. Ale niektórzy ludzie zadają mi takie pytania. Then we can eat anything, anytime. To w takim razie możemy jeść cokolwiek i kiedykolwiek. Am I saying that? Czy ja coś takiego mówię? No. Nie. See, there is some people always want to make a rules. Są tacy ludzie, którzy zawsze chcą mieć jakieś zasady. Let me give you my rule. Pozwólcie, że przedstawię wam moją zasadę. Be like a giraffe. Bądźcie jak ta żyrafa. Be close to God. Zbliżcie się do Boga. And you know this knowing the fact alone is terrible. Sama znajomość faktu jest czymś strasznym. Some people understand a health message as no meat message. Niektórzy ludzie traktują nasze poselstwo zdrowia jako poselstwo bezmięsne. Even though they don't know how to cook the vegetarian food. Pomimo tego, że nie wiedzą w jaki sposób przygotowywać wegetariańskie potrawy. Nutrition is lacking. I w jaki sposób dostarczyć sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych. And the child is getting sick. A wtedy w wyniku ich błędów dziecko zaczyna chorować. And parent says, we are vegetarian. Wtedy rodzice mówią, my jesteśmy wegetarianie. We cannot eat meat. My nie możemy jeść mięsa. People think that's obedience. Ludzie myślą, że na tym polega posłuszeństwo. It is not you call obedience, it is we call self-righteousness. Ale to nie jest posłuszeństwo, to jest samo usprawiedliwianie się. In fact, they are not being so close to God. I tak naprawdę świadczy to o tym, że nie są oni blisko Boga. They're far away from God. Są bardzo daleko That's od Boga. Why the only thing they have is rules. To dlatego to, co posiadają, to jedynie ich zasady. Because they cannot hear the dlatego, voice of że God. Nie chcą słyszeć głosu Bożego. You know, when you look at the John chapter 8, gdy czytamy rozdział 9 Ewangelii Jana, there's a 8, very well-known story. To znajduje się tam bardzo znana historia. This is again the difference between the truth and the fact. I ta historia również wyraża różnicę pomiędzy prawdą a faktem. The woman who is on very act of the adultery was caught by Pharisees and scribes. Historia ta mówi o kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie przez faryzeuszy i niedouczonych so w piśmie. They brought this woman to Jesus. Tak więc oni przyprowadzili tę kobietę do Jezusa. They brought this woman to Jesus. Oni przyprowadzili tę kobietę do Jezusa. And with a rock. I trzymając kamienie w rękach. With stones in their hand. Trzymając kamienie, skały w swoich rękach. And they asked Jesus. Oni zapytali Jezusa.
What was the question? O co oni go zapytali? The question was. To pytanie brzmiało tak. According to the Moses. Według Mojżesza. Such a woman like this must be stoned to death. Kobieta jak ta musi być ukamienowana na śmierć. What is that? Co to oznacza? Co to jest? They are not wrong. Oni nie mylili się. They are precisely exactly oni right. Mieli dokładnie rację. But they are wrong. Ale i tak byli w błędzie. You know that. Wiecie to? And Jesus knows they don't understand. Jezus wiedział, że oni czegoś nie rozumieją. What did Jesus do? Co zrobił wtedy Jezus? Jesus stooped down. Jezus pochylił się. And then he began to write on the i zaczął pisać palcem po piasku. And these people are saying, so what would you say? A ci ludzie dalej pytali, to co ty mówisz? What is your answer? Jaka jest twoja odpowiedź? And Jesus stood up. A Jezus stał. And Jesus looked around. I spojrzał wokoło. And you know what Jesus said? I wiecie co powiedział? Jesus said, is there anyone among you without sin? Czy jest wśród was ktoś, kto nie ma grzechu? Cast first stone. Jeśli jest taki, to niech pierwszy rzuci kamieniem. What does that mean? Co to oznacza? What does Jesus mean? Co Jezus miał na myśli, mówiąc okay, to? Let me ask you this question. Zapytam was o coś. Is there anyone over there among them? Czy wśród was tutaj with no sin? Jest ktoś, kto nie ma grzechu? Nobody. Nie ma takiej osoby. Then why Jesus is saying that? Dlaczego więc Jezus zapytał o coś takiego? You know, number one, I don't think Jesus was cynical about them. Po pierwsze, nie uważam, że Jezus był cyniczny względem nich. It is very easy to interpret Bible cynically. Jest bardzo łatwo interpretować Pismo Święte w taki cyniczny sposób. At the beginning I thought Jesus was doing this. Początkowo myślałem, że właśnie w ten aren't sposób Jezus postępował. Anyway? Czy wy wszyscy nie jesteście grzesznikami? You are all sinners. Wszyscy jesteście grzeszni. Okay, if there is anyone without sin, cast first stone. Więc jeśli jest ktoś z was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I don't think so. Nie myślę, że Jezus miał to na myśli. I don't think this is what Jesus meant. Nie uważam, że Jezus miał na myśli coś takiego. Jesus knows everyone is sinner. Jezus doskonale wiedział, że otaczali go sami grzesznicy. Jesus is always truthful and always loving. And always sincere. Jezus zawsze okazywał miłość, zawsze mówił prawdę i był szczery. Jesus is never sarcastically criticizing. Nigdy nie objawiał jakiegoś sarkazmu i nie krytykował. Jesus is not saying, Jezus nie powiedział, you guys all sinners too. Wy wszyscy jesteście grzesznikami. Jesus really means this. Jezus miał na myśli, if there are anyone among you without sin. Jeśli ktoś z was jest bez grzechu, let me ask you, pozwólcie, że zapytam was. Is there anyone without sin among you? Czy wśród was jest ktoś bez grzechu? Anyone among you without sin, raise your hand. Jeśli jest wśród was ktoś bez grzechu, niech podniesie rękę. This is serious problem. To jest bardzo poważny problem. You know what? Wiecie co? Someone without sin. Ktoś bez grzechu. Sinner. Grzesznik bez grzechu. What that means? To właśnie to oznaczało. Sinner without sin. Grzesznik bez grzechu. You know what that means? Wiecie co to oznacza? Sinner who accepts forgiveness. To jest grzesznik, który akceptuje Boże przebaczenie. When you are forgiven, gdy jesteście przebaczeni, gdy wam przebaczono, you are sinner. To nadal jesteście grzesznikami. But you are without sin. Ale jesteście bez grzechu. Amen. Amen. I found only one without sin in Poland. Tylko jednego znalazłem bez grzechu. You know what he said to me? Wiecie co on mi powiedział? This morning I learned that. Rano dzisiaj nauczyłem, dowiedziałem się czegoś. There are no condemnation. Że nie ma żadnego potępienia. In Jesus Christ. W Jezusie Chrystusie. In Jesus Christ means. W Chrystusie oznacza. If you accept Christ's forgiveness. Jeśli akceptujecie przebaczenie Chrystusa. Blood of Jesus. Krew Chrystusa. But you know what? The no one. Ale nikt can cast first stone. Nie może chwycić tego kamienia. Why? Dlaczego? The Pharisees and all those scribes.
Dlatego, że faryzeusze i ci wszyscy nauczeni w Piśmie, oni nie wiedzieli, czym jest przebaczenie Boże. Oni nigdy nie rozumieli Bożego przebaczenia i miłości Bożej. Rozumieli jedynie co takiego. Jeśli znajdziesz kogoś, kto popełnił cudzołóstwo, ukamienuj go na śmierć. I powiedzieli, tak, my tak zrobimy. If you are in this kind of religion, jeśli wy postępujecie według takich zasad religijnych, you are nothing different from Pharisees and scribes. To nie różnicie się od faryzeuszy i nauczonych w Piśmie. It is very difficult to make them understand the love of God. Bardzo trudno było im zrozumieć miłość Bożą. When you are totally intoxicated by the fact alone, gdy jesteście zatruci samym faktem, it is difficult to give truth. To jest bardzo trudno przedstawić i przekazać prawdę. The reason why is because people of fact think they've been right all the time. Dlatego, że ludzie, którzy opierają swoje życie na faktach, myślą, że oni są sprawiedliwi. Without knowing the truth. Bez znajomości prawdy. So Jesus stooped down again. Tak więc Jezus ponownie się pochylił. Jesus was keep on writing. I pisał palcem po ziemi. Guess what Jesus wrote? Zgadnijcie, co on mógł pisać po ziemi? I think Jesus wrote this. Myślę, że Jezus pisał coś takiego. I could be wrong. Możliwe, że się mylę. I think Jesus wrote the critical problem they have. Myślę, że on pisał o tym, jaki problem ich dotykał. In terms of relating with God. Problem związany z ich relacjami względem Boga. Wiecie, co Jezus napisał? I think Jesus wrote this way. Myślę, że Jezus napisał tak. I forgave David. Ja przebaczyłem Dawidowi. You know, David committed adultery, right? A pamiętacie, że Dawid popełnił cudzołóstwo? You know, David committed murder. Dawid zamordował człowieka. And David should be what? Stoned to death. I to Dawid powinien być też ukamienowany na śmierć. According to the Moses law. Według prawa Mojżeszowego. And Jesus wrote, a Jezus napisał. I forgave. Ja przebaczyłem David. Dawidowi. Then he wrote, I forgave Samson. Potem napisał, ja przebaczyłem Samsonowi. And these Pharisees who knows Bible very well, right? I ci faryzeusze, którzy przecież bardzo dobrze znali Biblię. That's right. God forgave David. Patrzyli na ten napis i mówili sobie, to prawda, Bóg przebaczył God Dawidowi. Forgave Samson. Bóg przebaczył Samsonowi. What did they do? I jak się zachowali? They dropped the stone. Puścili kamienie. And they left one by one. I odeszli stamtąd jeden po drugim. This is so sad. To było takie smutne. I don't think they should have left him. Pomyślałem sobie, że oni nie powinni byli odchodzić stamtąd. What do you think they should have done? Jak myślicie, co powinni byli zrobić wtedy? They should kneel down to Jesus. Powinni klęknąć przed Jezusem. Oh God, i powiedzieć, o Boże, who forgave David. Ty wybaczyłeś Dawidowi. We didn't know you. My nie znaliśmy Ciebie. We only knew the letter of the law. My znaliśmy tylko literę prawa. We did not know the spirit of the law. A nie mieliśmy pojęcia o duchu prawa. Letter is a fact. My znaliśmy tylko fakty. And the spirit is truth. A to przecież duch jest prawdą. So we must not just simply know the letter of the health messages. Tak więc my nie możemy polegać jedynie na znajomości zasad poselstwa zdrowia. We must understand the spirit. Ale musimy zrozumieć ducha poselstwa zdrowia. When you only know the letter, jeśli znacie tylko literę, you can kill your child. To możecie zabić swoje dziecko. In New Zealand, w Nowej Zelandii, something bad happened to one of the Adventist family. Coś złego wydarzyło się w pewnej rodzinie adwentystycznej. The child died. Dziecko zmarło. Because parents refused to... Dlatego, że rodzice. This is bad. To było bardzo smutne. Why? Dlaczego? They strictly adhered letter of the law. Oni ściśle przestrzegali litery prawa. And this is why, this is what Satan is doing today to the Adventist Church. Dzisiaj szatan stara się w ten sposób skrzywdzić Kościół Adwentystów. For the Satan to destroy the God's remnant. Bo szatan chce zniszczyć Boży Kościół ostatków. Satan is making fanaticals.
Szatan chce, żebyśmy przerodzili się w fanatyków. Under the name of what? Holiness. Pod przykrywką świętości. Adhering the facts and the letters of the law. Ale jeśli koncentrujemy się na samych faktach, na literze, that's why we must be close to God. To dlatego musimy być bliżej Boga. To be able to hear the voice of God. Abyśmy byli w stanie słyszeć Jego głos. As much as giraffe does. Tak jak słyszy ten głos żyrafa. This is what I learned from giraffe. To właśnie tego nauczyłem się od żyraf. We have the knowledge. My posiadamy wiedzę, but we don't have the truth. Ale nie mamy czasami prawdy. We don't have the wisdom. Nie mamy tej mądrości. We need to be wise. Musimy być mądrzy. We need to be receiving the wisdom of God. Musimy akceptować mądrość, która pochodzi od Boga. So, I wish that those Pharisees and scribes left, dropped the stone. Tak więc ja myślałem, że ci faryzeusze i nauczeni w piśmie upuszczą te kamienie. And hold Jesus and said, O Lord, we only knew the letters of the law. I przyjdą do Jezusa i powiedzą: O Panie, my znaliśmy tylko literę prawa. Forgive us. Przebacz nam. This is what kind of repentance we Adventist church need today. Takiego rodzaju skruchy my wszyscy adwentyści dzisiaj potrzebujemy. Because we think we're so exactly correct. Dlatego, że nam się wydaje, że my jesteśmy tak poprawni w swoim postępowaniu. We need church-wide repentance. My potrzebujemy pokuty na skali ogólnoświatowej. And one by one left Jesus. Tak więc jeden po drugim odeszli od Jezusa. Dlatego, że poczuli się zawstydzeni. Then Jesus knew there's nobody else. Jezus zauważył, że nikt z nich nie został. If people have to run away from that place. Gdy ludzie uciekają z takiego miejsca. Who should be the one who run away first? To kto powinien uciec stamtąd jako pierwszy? The woman. Ta kobieta. But you know what? Ale wiecie co? Only the woman was living, left. Ale tylko ta kobieta tam została. And Jesus stand up. Wtedy Jezus wstał. Jesus says, i powiedział: is there anyone who condemns you? Czy nie ma nikogo, kto chciałby cię potępić? Is there anyone who condemns you? Czy nie ma nikogo, kto ciebie potępia? This woman, ta kobieta, who was in crisis, która była przecież grzesznicą, who needed God, która potrzebowała Boga, who forgave David, który jej przebaczył. And she found the one. I ona znalazła tego Boga. And she found this God. Jesus does not even condemn her. I odkryła, że ten Bóg, Jezus, nie potępia jej nawet. You know what the woman's answer was? I wiecie, jak ta kobieta odpowiedziała Jezusowi? No one, no one. Powiedziała: nikt, nikt, none. Nikt. What a joy! Co za radość! No one condemns me. Nikt mnie nie potępił. Even you do not condemn. Nawet ty mnie nie potępiłeś. And Jesus says, Jezus powiedział: neither do I condemn you. I nawet ja ciebie nie potępiam. I forgive you. Ja przebaczam ci. Wow. This woman was finally stoned. Ta kobieta była w końcu ukamienowana. Finally stoned by the true stone. W końcu została ukamienowana przez prawdziwy kamień, kamień prawdy. The stone in the hand of the Pharisees was a stone of the fact. Ten kamień w rękach faryzeuszy to był kamień faktu. Now who is a true stone? A kto jest tym kamieniem prawdy? Jesus is the stone. Jezus jest tym kamieniem. And this is law of Moses in truth. I to jest to prawo Mojżesza, prawo w prawdzie. This is the spirit of the law. To jest duch prawa. Beyond letter of the law. Duch wykraczający poza literę prawa. That's why Paul says in 2 Corinthians chapter 3. To dlatego apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 3 letter mówi: kills. Letter kills. Litera zabija. But spirit makes us alive. A duch ożywia. The spirit of the law of God. Duch prawa Bożego. Make this woman alive again. Sprawił, że ta kobieta odżyła na so nowo. On this day, this woman was stoned by Jesus. Tak więc tego dnia ta kobieta została ukamienowana przez Jezusa. The stone was Jesus himself. Tym kamieniem był sam Jezus. And this woman
is dead. I ta kobieta umarła. This woman is now being born again. I narodziła się na nowo. And he see new God. I zobaczyła nowego Boga. You love me. Ty mnie kochasz. You forgave me. Ty przebaczyłeś mi. Oh, you are the stone. To ty jesteś tym kamieniem. Jesus is the cornerstone. Jezus jest kamieniem węgielnym. Jesus is the stone which was abandoned. Jest tym kamieniem węgielnym, który został odrzucony. Jesus is the living stone. Jezus był tym żywym kamieniem. And finally this woman found living stone. I w końcu ta kobieta znalazła ten żywy who kamień. Gave her new life. Który dał jej nowe życie. Isn't that beautiful? Czy to nie piękne? So this is the truth of the law of Moses. To jest prawda, która znajduje się w prawie mojżeszowym. You know, this morning I told you. Dziś rano mówiłem wam. It is very dangerous to read the Bible in fact alone. Jest niezwykle niebezpieczne czytać Pismo Święte opierając się jedynie na faktach. We must find the truth. Musimy odkryć w Biblii all prawdę. During this camp meeting, podczas wszystkich tych spotkań. We will pursue the truth. Będziemy badać prawdę. You know, I love the story of Noah and Ham now. Teraz historia o Noe i o Hamie, you know why? Jest przeze mnie dobrze zrozumiana. Because when I sin, dlatego, że ja, kiedy ja zgrzeszyłem, when my mistake is exposed to the world, gdy świat dowiaduje się o moim błędzie, everybody will say, wszyscy wtedy mówią, well, Sangli was that bad? O, Sangli był aż tak zły? Oh, this is disappointing. O, to bardzo rozczarowujące. You know what, Sangli did that. To Sangli zrobił coś takiego? And you call somebody. I wtedy dzwonicie do kogoś. Did you hear what Sangli did? Słyszałaś, co zrobił Sangli? But you know what? Ale wiecie co? Jesus will never do that for me. Jezus nigdy by mi tego nie zrobił. You know what Jesus going to do? Wiecie, co Jezus ma zamiar w takiej sytuacji Jesus zrobić? Jesus and the Holy Spirit. Jezus i Duch Święty. The both of them going to hold the garment. Obaj trzymają to odzienie. Do you know what the garment is? Czy wiecie, czym jest to odzienie? The blood of Jesus. Krew Jezusa. The garment of righteousness. To jest szata sprawiedliwości Jezusa. And Shem and Japhet. Sem i Jafet. And Jesus and the Holy Spirit. I Duch Święty. Will bring the garment together. Przynoszą tę szatę sprawiedliwości. And they are not going to come to me face to face. I nie będą podchodzić do mnie tak, żeby mnie oglądać. They will approach me backward. Ale podejdą tyłem. Why? Dlaczego? Because I am so ashamed of myself. Dlatego, że ja jestem tak zawstydzony z własnego powodu. If Jesus look into me, my face. Gdyby Jezus spojrzał na mnie. Then I will say, oh, no, wtedy ja bym no. się bał. I will be hiding more my sin. I jeszcze bardziej ukrywałbym swój grzech. That's why Jesus will come backward. To dlatego Jezus podchodzi do mnie tyłem. When he came, i kiedy podchodzi, he will cover my mistake. Przykrywa mój błąd. Then he will turn around. I wtedy odwraca się. Do you know what he will say to me? I wiecie, co wtedy mówi do mnie? Sangli. Sangli. I say, yes, Lord. Wtedy ja mówię, tak, Panie. Do you know what his next word is? I wiecie, jakie jest jego następne słowo? You are without sin. Ty jesteś bez grzechu. You are righteous. Jesteś sprawiedliwy. Then I'll say, wtedy ja mówię, thank you. Dziękuję. Thank you, Lord. Dziękuję. All my genes will be activated. I wszystkie moje geny wtedy są uaktywnione. Amen. 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 You know, this is the story of the gospel. To jest historia Ewangelii. We must see Jesus Christ in our health messages. Musimy widzieć Jezusa w naszym poselstwie zdrowia. Not just the letter alone. Nie jedynie literę. Christ and our health messages. Chrystusa w poselstwie zdrowia. You learn a lot about health. Wiele dowiedzieliście się na temat zdrowia. At the same time. Ale w tym samym czasie you'll see wonderful Jesus in our health messages. Musicie widzieć cudownego Jezusa w naszym poselstwie zdrowia. Amen. Amen. Let us all stand. Powstańmy. O, dear loving Father. O nasz drogi, miłujący Ojcze. Father, it is wonderful to have you. To takie cudowne mieć kogoś takiego jak Ty. Oh, we are so much lack of knowledge. Tak bardzo brakuje nam tej prawdziwej wiedzy. Yes, we keep Sabbath. Tak, my zachowujemy sabbat. Yes, we give tithe. Oddajemy dziesięciny. We are correct in every aspect jesteśmy of the law. Poprawni pod każdym względem.
Oh, but Jesus is outside. Ale Jezus jest na zewnątrz. Jesus is outside knocking at the door. Jezus czeka na zewnątrz i puka do drzwi. That's what we are. To właśnie tacy jesteśmy. Oh, Father, o Ojcze, let us open the door for you. Pozwól nam otworzyć te drzwi dla Ciebie. We need you to come in to us. My chcemy, abyś Ty wszedł do nas. So now we know what the law is. My teraz już wiemy, czym jest prawo. Now we know what the health message is. Wiemy, czym jest poselstwo zdrowia. O, Father, o Ojcze, please help us to know you. Prosimy, pomóż nam poznać Ciebie. Please help us to be able to hear your voice. Daj nam, abyśmy mogli rozpoznawać Twój głos. So we can be wise and we can be loving. Tak, abyśmy mogli być mądrzy i mogli posiąść miłość. So world can see how wise and how loving we are. Tak, aby cały świat widział, jak jacy mądrzy jesteśmy, jak wiele mamy miłości. Instead of how precise we are. Zamiast tego, jacy jesteśmy dokładni, help poprawni. Help pomóż us to be able to your voice. Pomóż nam, abyśmy mogli posiadać Twoją mądrość. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Please come in, Jesus. Prosimy, przyjdź, Panie Jezu. We'll open our doors. My otwieramy drzwi naszych serc. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.